Cześć wszystkim, witamy Was w ostatnim tegorocznym vlogu. Mamy końcówkę grudnia, wraz z Jankiem, Patrykiem i Mateuszem nie mogliśmy usiedzieć w domu, tak więc wybraliśmy się na ryby. Jesteśmy na łowisku Maślanka, zabieramy się za rozkładanie, no i zobaczymy, czy uda nam się złowić ostatniego zimowego karpia w tym sezonie. No dobra, to zastanowiłem się, założymy skopek squida waftersa na drugiego citrusa, czyli tradycyjnie zaraz wywieziemy zestawy, głębokość 2,5 metra i przygotujemy zanętę. Zanęta, wiadomo, w zimnej wodzie bardzo wolno rozpuszczają się wszystkie tłuszcze, a więc zanęta będzie bardzo chuda, to znaczy na samych białkach, i dodamy jakiegoś ekscentratu takiego, który nam rozprowadzi aromat gdzieś w okolicy naszego zestawu. Co to będzie, to pokażemy nieco później, jak dojdziemy sami do siebie. No tak, kulki w zasadzie wybrałem, także jak już mówiłem, waftersy, na jednym pójdzie skopex, tradycyjnie, na drugi citrus. No i teraz muszę przygotować zanętę. A że woda zimna, to zanęta będzie składała się z takich małych frakcji, czyli tak, mamy tu takie doskonałe kanopie, to będzie dobre, bardzo drobniutkie, tego dosypiemy, to mam takie flejki, pomielone kulki, razem z drobnym peletem, tego też dołożymy, i to mam taki, co zawsze używam, to są konopie. Do gorącej konopi jest wsypany suchy pelet. On się szybko rozmaka, on już w tej chwili jest rozmoczony całkowicie praktycznie. Także on w wodzie będzie zaraz puszczał i będzie robił tą chmurę zanętową, na której nam najbardziej zależy, no bo w tej chwili w tej zimnej wodzie, która ma 3 stopnie, a jest koniec grudnia, za kilka dni mamy nowy rok. Także to powinno zadziałać. No i teraz jeszcze w zimnej wodzie, no wiadomo, że płynne aromaty najlepiej się rozchodzą. Mamy tu naszego squida. On też świetnie pracuje w zanęcie i w zimnej wodzie się ładnie rozchodzi. Jeszcze jedną rzecz, którą w takiej zimnej wodzie stosuję, to znaczy wiadomo, że w zimnej wodzie najszybciej rozchodzą się alkohole. I tak się właśnie zastanawiam, bo mam tu takiego małego drineczka, bo zimno jest, musiałem sobie go polać. Tak się zastanawiam, czy wlać go, czy wypić, czy wlać go do... O cholera, ten tak jest zimno, że ten się nie leje, ale mam jeszcze jeden. A szkoda mi to, no ale... O, na jajkach, czyli same proteiny mleczne. No tak powiem szczerze, że zaryzykuję, zalejemy to takim alkoholem, a sobie zrobię drugiego po pierwszej rybie. O, mamy taką zanętę. Ona jest dosyć mocno rozmoczona. Głębokość tutaj, gdzie będziemy łowić, to jest w granicach 2 metrów, a więc za bardzo nam się to nie będzie rozciągało. Także możemy taką zanętę puścić, ona jest w miarę ciężka. Ale też będzie piękna smuga zanętowa, nie wiem, czy jesteśmy w stanie to pokazać na czystej wodzie. Moglibyśmy rzucić przy brzegu i zobaczymy, jak to pracuje. No i będziemy powoli zaczynać wywozić zestawy. Robi nam się taka kapitalna zawiesina. Także to nasza kulka będzie w tej zawiesinie stała, czyli ten cały aromat szybko nam, w miarę szybko w takiej zimnej wodzie powinna nam ściągnąć ryby. I
no powinny być z tego jakieś efekty. Ja wierzę, że o tej porze alkohol robi cuda. Tak, prawda, Karol? Tak jest, Jasiu. No właśnie. No to zobaczymy, czy z rybami. Zobaczymy, czy ryby podzielą nasze zdanie i czy będą z nami współpracować, czy się z nami po prostu, powiedzieć otwarcie, napiją. Słuchałem, co tam Janek szykuje na swoją zimową zasiadkę. Ja podobnie jak on użyję tutaj konopi z rzepikiem. Dodam do tego mocno alkoholowego orzecha. Dosypiemy odrobinę soli. Damy pokruszonego orzecha tygrysiego. Do tego jedną puszkę kukurydzy konserwowej. Doprawimy to garstką cytruza. Też nie za dużo. I na koniec, niech już wiedzą, że je lubimy, damy odrobinę stick mixu. Pierwszy przypon to standardowo skopek squid w aftershake. Mam tu taki przypon zrobiony z fluokarbonu. Końcówka jest na slibrigu z miękkiej plecionki, coś takiego. No, fajny przypon, bardzo mi się często sprawdza, się bardzo dobrze. Haczyk czwórka, twister. No i wkrętka oczywiście dla wygodnych. Nie wiem, tak sobie ubzdurałem te wkrętki, czy teraz jestem uzależniony od nich. Bo jak mam zakładać nawóz i szukać igły, to mi się za bardzo nie chce. Stoper, igła, cuda, inne. No ale nie zawsze wkrętka zdaje egzamin. Dlatego drugi przypon, który zrobiłem, jest troszkę inny. Będę łowił może troszkę mniej standardowo. Czyli będę łowił na citrusa, na dwie kuleczki, dziesiątki, dwunastki. Ale nieco wyżej nad dnem. Więc wygląda to w ten sposób, jest to tak jakby helikopter, nie helikopter, a jakiś taki zestaw, który wygląda w ten sposób. O, i tu jest kuleczki, są dwie i on będzie podniesiony na tej wysokości. Tu są takie obciążniki dwa i ledkor bezrdzeniowy, żeby nam tego przypadkiem nie podnosiło, żeby to stało na dnie cały czas. Na takiej wysokości. Dlaczego na takiej wysokości? Jesienią, to znaczy w listopadzie i w październiku, często łowiłem na ten zestaw. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy karp robi duże zamieszanie w łowisku, część rzeczy unosi się do góry. I są karpie, które nie zawsze sięgają na dół, a nawet jak sięgają z dołu z tym mułem, wypluwają i wybierają to, co im się podoba bardziej, wypełniają stoni. I to jest akurat chyba na takiej wysokości. Znaczy te wysokości oczywiście można sobie różnie tam dopracowywać, ale na tej wysokości, to jest około 15 cm, często właśnie ta kulka, która się unosi na tej wysokości, jest szybciej pobierana przez karpia niż ta kulka, która leży na dnie. Naprawdę, kiedy to było, chyba w październiku, na 5 brań, po 5 brań przez jedną dobę zrobić to też sporo, to 4 brania miałem właśnie na żółtego citrusa na takiej wysokości. Także zobaczymy, jak się to sprawdzi, bo myślę, że na wszystkich łowiskach nie wszystko się to samo sprawdza, także będziemy kombinować. Będziemy zmniejszać, zwiększać, ale na pewno jeden zestaw cały czas będzie podniesiony wyżej niż tradycyjnie na ten. Wafters, centymetr, 2 cm nad dnem. Ta kulka pływająca, czyli citrus, będzie trochę wyżej. Tą kulkę będę wywoził na miękkie dno, tam gdzie jest najwięcej muł, bo wydaje mi się, że tam te karpie najczęściej przebywają, bo tam są najcieplejsze miejsca, szczególnie zimą. A ten pójdzie troszkę na twardsze dno. Także oczekuję, że jeszcze dzisiaj zaliczę jakieś brania. To chyba miałbym na tyle na razie. W miarę jak się coś będzie rozwijało, będziemy łowić, będziemy zmieniać, to będziemy to cały czas, Karol będzie to oczywiście cały czas nagrywał, będziemy racjonować, także działamy. Prawda, Karol? Tak jest, panie Janie. Dobrze, dziękuję.
więc mamy pierwszą rybkę. Amator alkoholowej zanęty, chyba z klubu AA. Piękny, mocny, silny, grudniowy karp, pełnouski, niesamowicie waleczny. Aż się mi wydaje, że o tej porze roku mogą te karpie tak walczyć. No nic, będziemy go wypuszczać, bo to w sumie nie jest największa ryba, ale dwucyfrówka jest, na początek nie jest najgorzej. Jeszcze spróbujemy go pokazać, nie wiem czy się uda, o jest, pięknie, dobra. Pusto? Pusto. Udło. No, Mateusz, jesteś znacznie stelniejszy od Patryka. No, słuchaj. Wyciągnąłem pewne wnioski w tym roku. Uznałem, że trzeba stosować sprawdzone, dawne metody. Wrócić do nich. Przestać kombinować. No i są tego efekty, jak widać. Kolejna zasiadka. Nie ma czasu napić się tego przysłowiowego drinka. Tylko trzeba łowić ryby, no. Jeszcze mam jeden kij w wodzie, więc obstałem, że nie będę wywoził, tylko już pójdę spać. Po co męczyć te biedne ryby, no. One to czują. Z drugiej strony, skoro tak biorą, to znaczy, że są głodne, więc wypadałoby je nakarmić. No i teraz mam sobie dwa wilki, nie? Męczyć te biedne ryby, czy je nakarmić, no. Którzy mnie znają, wiedzą, że ja lubię dobrze zjeść, lubię ugotować. Więc chyba decyzja będzie prosta. Nakarmimy te ryby. Troszeczkę je pomęczymy. Szybkie branie, 5 minut po wywózce. Tym razem byłem szybszy od Patryka w odpowiednich sprawach. Mały popek citruza położony na zanęcie, którą pewnie zobaczyliście już wcześniej. Pozwolił zrobić sobie zdjęcie z tym oto fajnym grudniowym miśkiem. Lecimy po następne. Jak już widzieliście, Janek już miał swojego pierwszego kajpia tego wyjazdu. U mnie też. Przyszła piękna rybka po 10 minutach od wywózki. Dwa ziarna sztucznej kukurydzy. I mamy oto efekt grudniowej zasiadki. Muszą być naprawdę duże, żeby cieszyć. Udało mi się złowić rybę, która jest dosłownie w kolorze zimy. Zobaczcie ją sami, co za piękna rybka, którą udało mi się złowić tej nocy. Coś niesamowitego. Piękny, biały koi. Naprawdę unikatowa ryba. Coś pięknego. Jestem mega happy, że mi udało się ją złowić. Robimy tylko kilka zdjęć i ją wypuszczamy.
świtem, jeszcze taka szarówka była, obudził mnie jeden delikatny pik. Wstałem i ruszyło. Jeszcze przed pierwszą kawą złapałem oto takiego pięknego karpia. Troszkę się wygina. Ach, jest żywotny niesamowicie. Wow. Łowię na swoje waftersy i na citrusa. I no muszę z przykrością przyznać, że w tej wodzie, o tej porze roku, citrus okazał się lepszy. Co mnie nie do końca cieszy, bo wydawało się, że ja mam najlepsze kulki, ale okazuje się, że nie. Dwunastka citrus to jest popek, ale on na Ronirigu z wkrętką zachowuje się jak waftersik 2 cm nad dnem. Coś wspaniałego. Branie takie ryby w grudniu, czy za dwa dni mamy Sylwester. Ja już nic nie mówię. Jestem sam zdziwiony. To na tyle. Będę chyba tą rybę wypuszczał, bo spodziewam się za chwilę kolejnego brania. Mamy po nocy kilka rybek. Ta chyba będzie jedną z większych, ale to się okaże. Sporo ryb też wypuściliśmy, żeby ich nie męczyć. I zaczynamy przedstawienie wszystkiego, co nałowiliśmy. Mały popek citruza na Ronirigu. Niezawodny tej nocy. Nie mieliśmy okazji, żeby się dobrze wyspać. Ale jest końcówka roku, więc najważniejsze, że fajnie połowiliśmy. To kolejna z kilkunastu ryb złowionych przez nas w nocy. Po raz kolejny niezawodna okazała się sztuczna kukurydzka położona na dywanie zanętowym z konopi, z kukurydzy, z puszki i drobnego peletu. I oto są efekty. Na łowisku Maślanka zasiadka naprawdę, której się nie spodziewaliśmy. Liczyliśmy na pojedyncze brania, a tu proszę, ryba za rybą mimo tak zimnej wody. Ryba, która skusiła się na citruza 12 mm żółtego popapa. Zobaczcie ją sami. Jedna z większych, które udało mi się złowić. Piękna 18-kilowa ryba. Naprawdę coś niesamowitego, szczególnie przy tak zimnej wodzie. Piękna rybka, puszczamy ją, a przed nami jeszcze ostatnia noc.
no tak, na tą rybkę musiałem trochę poczekać. Miałem okazję wypić kawę, bo jak wiecie, często ryby biorą, znaczy przy moim przypadku, jak piję kawę. Czasami wypijam ich 5, jak nie mam brania, żeby się doczekać. Ale tak działa po pierwszej kawie. I to chyba jedna z większych ryb wyjazdu mojego. Spójrzcie, piękna, ciężka ryba. Jakie te ryby są piękne. A jakie męczące. Ślicznie. No co, tradycyjnie, tak jak już mówiłem wcześniej, trochę jestem zdeterminowany, bo widzę, że na drugim kiju mam branie. No i co, Jasiu? Double run tak zwany, no co, nie? No to widziałeś, no. Ja holuję? Miałem szczęście zdjęciołom, na mojej prawej było branie. Nie mogłem za bardzo odejść z sesji. Podchodzę, podnoszę kij, a na kiju u ciebie również branie. Masakra. Nie. Teraz możemy zrobić tak, nie? Wkładamy po 50 euro do kapelusza, które kto wiem, są złowił. Czekaj, bo mi tutaj zwija dwie wędki. Po 50 euro? No co to? 5 dych. Karol, wchodzisz w taki zakład? Nie ma problemu. Dobra, wchodzimy. No, moja się zapowiada też na niedużą, także walka może być bardzo wyrównana. Ja liczę, że Karola się zepnie. O, moja ruszyła, bracie. Jak usłyszała, że 5 dych jest do wygrania, zobacz, co się dzieje. Chyba się zaraz spotkają. No, nie jest taki mały. Tak do końca nie jestem przegrany. Jeszcze są szanse. Jeszcze są szanse, tak, nie? Jeszcze podaję, ja się podbieram. 14-15 może mieć. Proszę. Karol, nie oszukuj. 12600, panie Janie. 12600, dobra, zgadzam się. O nie! 14200-300. No to już wiemy. No to już wiemy, kto stawia obiad dzisiaj po drodze, jak będziemy wracać no do domu. Niestety, będę musiał. Przegrałeś, Jasiu. Będę musiał przyjąć tą porażkę. Ale jeszcze. Jeszcze do końca jest parę godzin, także jeszcze może... Może zaliczymy jakieś. Może zaliczymy. W tej chwili 20 liczy się za 100 euro. No jak przed chwilą widzieliście, mieliśmy z Jankiem podwójne branie. No i walka była zacięta, bo Janek rzucił pomysł, aby zawalczyć o 50 euro. No i udało mi się wygrać. A oto i zwycięska ryba. Bardzo ładna. Z wielkimi łuskami. Zobaczcie ją sami. Jasiu, jak to jest stracić 50 euro? Tak piękną rybą jeszcze. Przyjemność dla takiej ryby. Przyjemność, mogę, nie? Zrobić nawet 100. A ryba, widzę, wojownik taki, nie? Wojownik, bardzo ładne łuski. Ładna łuska. Ciekawa rybka bardzo. No nic, nie będziemy jej męczyć. Czas wywieźć wędki jeszcze. Tak. Zostało nam parę godzin jeszcze łowienia, tak więc warto jeszcze czasami się zdarza, że chwilę powalczyć i zawsze warto walczyć do końca. Fajna ryba, ta akurat skusiła się na orzecha podbitego sztuczną kukurydzką, tym razem nie na citruza, ale no citrus daje nam najwięcej ryb na tej zasiadce. Żółty popek, 12 mm, naprawdę rozwala system w tak zimnej wodzie, świetnie działa ta przynęta. No nic, robimy tylko zdjęcie i puszczamy tego gagatka, no i czekamy na kolejne. Thank you.
i co, kończymy naszą zasiadkę. Jest już nasza ostatnia ryba. Wyciągnęliśmy już wędki z wody, aby się na spokojnie spakować. Bo jeszcze na koniec ostatnie 2 minuty, 2 wędki w wodzie i 2 ryby. Dokładnie. Ale już po prostu wypuszczaliśmy je bezpośrednio do wody, bo tych ryb było tak dużo, że jesteśmy tak mocno nasyceni. Oj, zobaczcie. I tu jest jeszcze taka ostatnia rybka, którą Karol złowił. Może uda nam się ją pokazać? O. O. Taki grubasek. Zasiadka wyszła naprawdę bardzo dobrze. Połowiliśmy mega grubo. Mega grubo. Mamy teraz, do końca roku możemy sobie odpocząć. Dokładnie, 3 dni. I potem znowu ruszamy. Oczywiście. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.